Macie od razu, czy zjeżdżacie na nogą? Nie wiesz co? Najfajniejsze jest dla mnie start i ostatnie okrążenia. Jak się wyprzedza. Jak się walczy z kimś, bo wtedy jest zabawa. Nie trzeba wygrać, trzeba się bawić. Nazywam się Kasper Sztuka i mam 8 lat. Jestem mistrzem włoskiej Formuły 4. Jeszcze chwilkę. Myślę, że od taty się nauczyłem... Szybciej. Takiej Pastek. Chęci wygrywania. Aby osiągnąć dobry wynik, musi się to wiązać z ciężką pracą. Według mnie to jest najważniejsze. Ja się muszę bawić, to przede wszystkim mi zawsze tata powiedział, że jak kiedykolwiek by mi się to przestało podobać, to że muszę od razu powiedzieć o tym, że nie mogę tego robić na siłę. No nie mogę cię zrobić, petarda, super. Jest szybkość. Jeżeli chcę to robić, to powinienem starać się być w tym najlepszy. Często ląduję po treningu na podłodze z braku sił. Nie każdy trening oczywiście tak wygląda, bo nie o to chodzi. Nie idziemy taką starą radziecką szkołą, że jak zawodnik nie wyjdzie na kolanach z treningu, to nie był trening. Ale tak, zdarzają się takie jednostki treningowe, że przez chwilę nie ma kontaktu z Kacprem na koniec treningu. Z jednej strony naprawdę pracuję dużo jako sportowiec, przykłada się do treningów i takich fizycznych na siłowni i ma często wyjazdy na tory za granicę, ale też stara się pogodzić to życie takie towarzyskie, żeby z kolegami spędzić czas, wyjść gdzieś, dziewczyną spędza czas. Także podziwiam go naprawdę, że to wszystko jest w stanie połączyć. Myślę, że nie da się osiągnąć czegoś w motorsporcie bez pracy. Samym talentem, jak jesteś utalentowany, no to nie wystarczy. Najlepiej jak jest jedno i drugie, natomiast zdecydowanie do osiągania dobrych rezultatów absolutnie potrzebna jest ciężka praca. Szczególnie na takim poziomie, na jakim się ścigamy. No i myślę, że ogólnie w życiu, żeby pójść czymś do przodu, no to trzeba jednak na to zapracować, bo nic nie przyjdzie tak samo z siebie, nic nie jest łatwe. Ja mam takie pytanie do Kacpra. Czy ty byłeś świadom tego, kim był twój tata w sporcie samochodowym? Nasłuchałem się. No, syneczku. Kurde. Brawo. Urodziłem się w Wiśle. Pamiętam już chyba jako pewnie 7-8-latek pierwszy raz podglądałem samochody, które na dojazdówce jeździły obok, niedaleko mojego domu. Natomiast takim chyba przełomowym momentem było pójście na odcinek specjalny na Salmopol i wtedy zobaczyłem, pamiętam dokładnie, jechał Bublewicz Fordem Sierrą, tylnonapędową jeszcze. No to były samochody marzeń tak naprawdę. Tata jako kierowca rajdowy, no to gdzieś tam cały czas miałem te rajdówki niedaleko. W garażu z siostrą się bawiliśmy, w aucie spędzaliśmy tam podobno całe dnie. Później zacząłem oglądać film animowany Auta, więc tam Zygzaka cały czas oglądałem. No i też mi się to podobało. No i później tata Tymka Kucharczyka powiedział, że powinniśmy pojechać na tor. Męczył tatę chwilę. Może jednak pojedziemy, jedźmy na ten tor, jedźmy. Ja chyba za czwartym razem uległem. Kacper wsiadł w karta bez problemu, natomiast jak odpaliliśmy silnik i ten hałas się pojawił, on się przestraszył w ogóle. Jak to było coś, co go mocno zaskoczyło. Czymś, co mnie zmotywowało, było to, że moja siostra jako pierwsza powiedziała, że chce odpalić silnik, że ona jedzie. I powiedziałem, dobra, Michalina jedzie, to ja też teraz muszę, nie? No i tak się zaczęło, no jak już wjechał i zobaczył, że to jedzie i ma nad tym kontrolę, no to nie chciał wysiąść znowu z tego, no i tak naprawdę od tego momentu zaczęła się cała nasza przygoda.
No i gdzieś się tak w to wkręciliśmy, że pojechaliśmy na zawody pierwsze. I mistrzostwa Czech, Słowacji, blisko tutaj. Zaczęło się coraz bardziej podobać i mi i tacie. Później wyjazd do Włoch, mistrzostwa Europy, WSK, konkurencyjna seria we Włoszech też. No i teraz szybciuteńko poszła Formuła 4. No i jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Jesteśmy taką rodziną, że staramy się zawsze spędzać czas razem i jak najczęściej być razem, więc jeżeli tylko mamy taką możliwość, to jeździmy razem i, no i podporządkujemy jednak to życie tak pod Kacpra większość. Jak ustalamy plany na wakacje czy na jakiekolwiek inne wydarzenia, no to zawsze jest najpierw kalendarz Kacpra, czy jest wolny termin i dopiero potem nasze plany. No wiadomo, wszystkie plany, jakby życie rodziny jest trochę ustawione pod to życie wyścigowe, no bo mamy zaplanowany sezon, testy, wszystko jest przygotowane, idzie na to spora część budżetu rodzinnego. Tak naprawdę od momentu, kiedy zaczęliśmy jeździć w Formule 4, to cały czas ten problem się pojawia. Wyjątkowo w tym roku mamy komfort, naprawdę wielki komfort, że jedziemy do końca sezonu, mamy zapewnione finansowanie. Dołączyli do nas wspaniali partnerzy i dzięki nim po prostu możemy skupić się tylko na jeżdżeniu. No tak, jak najbardziej. To właśnie chcielibyśmy w piątek ewentualnie na tym spotkaniu omówić. Wcześniej był ból głowy, jak pojechać kolejny wyścig. To jest niestety ta zła strona wyścigów samochodowych, w ogóle sportów samochodowych, że one są po prostu bardzo kosztowne. Nie przekładaliśmy tego nigdy na jakiś tylko wydatek z naszej strony, ale również na fajnie spędzony czas razem, na wiele miejsc, które zobaczyliśmy, zwiedziliśmy dzięki tym wyjazdom. Myślę, że to jest też fajne, bo z drugiej strony jak Michalina jedzie na jakieś zawody na koniach, to też i jedzie cała rodzina z nią, ja też jadę, wspieramy się wzajemnie. No więc na pewno jakby jeżdżenie jest częścią nie tylko moją, nie tylko taty, ale też na pewno całej rodziny. W tym sporcie trzeba szybko dojść na najwyższy poziom, bo ten okres tej sprawności fizycznej jest dość krótki, dlatego ten czas jest zarezerwowany dla niego. I Michalina, i mąż właśnie zawsze na wyścigu mówią, że nie chcą ze mną oglądać wyścigu, bo te emocje, które ja okazuję, to ich jeszcze bardziej stresują. Denerwuję się bardzo, rzeczywiście, tym bardziej, że widziałam wypadek syna jeszcze w kartingu, jak jeździł. Ja pierdzielę, ty taki czołowy, jać! Ale on mocno przywalił. To był bieg dodatkowy. 6 najszybszych zawodników z tego repasażu dostawało się do finału. Kacper ruszał chyba właśnie gdzieś z okolic 6, może 8 miejsca. Ja postanowiłem, że nie idę, po co się mam denerwować. No i to był jedyny raz, kiedy nie poszedłem na ten wyścig i miał taki najpoważniejszy wypadek w swojej karierze. Koziołkował gokardem, wypadł z gokarda i stracił przytomność na trawie. No ja nie mogłam podbiec, bo wiadomo, no to tor jest zamknięty, to było w trakcie wyścigu, więc musiałam czekać na reakcję dopiero medyków i informacje, co jest z moim dzieckiem. Zablokował się na... chyba na 3 lata tak naprawdę. Na 3 lata kompletna blokada, bał się wyprzedzać, bał się podjeżdżać do kartów, potrafił wygrać czasówkę na przykład, puścić wszystkich na starcie i później po kolei wyprzedzał sobie, jak się robił bezpiecznie, to wyprzedzał po kolei chłopaków tam, żeby się gdzieś nawet do dziesiątki do w generalce przebić. Miałeś do siebie żal o to? Czy nie było wtedy razem z nim, kiedy miał ten wypadek? Nawet nie o to, że mnie tam nie było, bardziej miałem żal o to, że go tak bardzo naciskałem. O to miałem żal. No, także rada dla rodziców, żeby nie naciskać za bardzo zawodników. Ma to być dla nich przyjemność, a nie
a nie obciążenie psychiczne. Tutaj zawsze to cięcie straszy. Za dużo tym hamulcem musisz wypracowywać tego przodu, żeby on w ogóle chciał skręcić. Tak. Ale nie tylko w szybkich, bo w wolnych jest podobnie. W wolnych jest podobnie, no. Jest to bardziej coś z zawieszeniem. Z samego odpuszczenia gazu to praktycznie w trójce się nic nie dzieje, nie? To jedynie sobie możemy tym hamulcem pomagać. No stabilne to auto. Kiedy pierwszy raz pojechałem formułą, był to dla mnie no, jedyny element taki bezpośrednio, który mnie przygotowywał na jazdę w formule. Także no, spędzałem tam bardzo dużo czasu. W momencie, jak ja z Kacprem zaczynałem pracować, no to on był kierowcą kartingowym. Ale już wtedy, pomimo tego, że miał dopiero 11 lat, nastawialiśmy się właśnie na to, co się stanie po przesiadce do bolidu. Więcej prędkości niż w F4, nie? Do dwóch ostatnich zakrętów. No. Ale posterowny dosyć. No zaraz coś poradzimy na to. Myślę, że to zaprocentowało, że jak pierwszy raz wsiadłem do formuły, to już wiedziałem, jak tym się mniej więcej jeździ. Wiadomo, musiałem nabyć swojego doświadczenia. Myślę, że mnie to bardzo dobrze przygotowało jakby z samej jazdy. Aktualnie już ta świadomość tego, jak sim racing pomaga w kontekście przygotowań zawodników do realnego motorsportu, już jest na dużo wyższym poziomie. Natomiast jeszcze te kilka lat temu nie było to aż tak popularne. A jakbyśmy na początek podjechali z balansem po prostu do tyłu? Z hamulcami? Mhm. Spróbujemy, dobra? Wiele rzeczy, które przez te 6 lat przepracowaliśmy, było swego rodzaju pionierskie. Jak wsiadłem pierwszy raz do wyścigu w Formule 4, to miałem jakby przepracowane te wszystkie sytuacje i było mi według mnie dużo łatwiej o walkę taką koło w koło na torze, niż jakby tego nie było. Nie no, szybsza będzie dwójka. Szybszą. To jest, Kacper, twoje królestwo, bo tych zdobyczy jest naprawdę bardzo dużo. Które z tych trofeów jest dla ciebie najważniejsze? Powoduje, że jak na nie patrzysz, myślisz sobie, to był świetny wyścig, wykonałem tam dobrą robotę, chciałbym to znowu powtórzyć. Mój najważniejszy na pewno ten. Bo ma dużą wagę sentymentalną, taką uczuciową. Ma bardzo dużą wagę, tak. 2022, trzeci wyścig, klasyfika assoluta, czyli klasyfikacja generalna. No, wracają wspomnienia, jak się na to patrzę. Pierwsza wygrana we włoskiej Formule 4. To, o czym marzyłem od czasów kartingu. Coś niezwykłego na pewno dla mnie, myślę, że dla nas, jako i zespołu, i dla rodziny. 3-1, no nie będę ukrywać, zawsze czujesz dumę, mieć, no nie? Jak na to patrzysz? Czuję dumę i zawsze chciałem mieć coś takiego w pokoju. Zawsze się tak mówię, dobra, jedziemy na ten wyjazd, 3 wygrane, nie? Tak się śmialiśmy, nie? No i w końcu to się stało faktem. Widziałeś na pewno to wyliczenie. Ilu kierowców w historii dokonało tej nomen omen sztuki, co ty? Bardzo wąskie grono. No na pewno, jak na to patrzysz, to czujesz, że takie coś, takie występy, takie hat-triki przybliżają cię do tego upragnionego celu. Tak naprawdę wszyscy są w akademiach zespołu Formuły 1. Dwóch z nich ściga się w Formule 2, także no jestem w takim gronie tych kierowców, którzy mają już taką, powiedzmy nie zapewnioną, ale bardzo optymistyczną drogę do Formuły 1. Raczej się to nie kończyło tylko na tych 3 wygranych, tylko było dużo więcej sukcesów, nawet jak nie Formuła 1, to w innych seriach. Także no, na pewno to cieszy. Wypatrujemy zielonej flagi, ona gdzieś tam się schowała, czerwone światła już się zapalają. W tym momencie zgasły, ugął Koczupfu, znowu atomowy start, Kacper troszeczkę wolniej, mam wrażenie, niż tu Kataponet. Niesamowicie dużo emocji na początku tego wyścigu, ale Kacper ucieka. Pierwsza dwójka już ma gigantyczną przewagę jak na standardy Formuły 4, bo to jest już przeszło sekunda. Jestem szczęśliwy z tego, że udowodniłem tym ludziom, którzy mówili, że się nie uda, że jednak się udało i to mnie się motywuje do działania. Myślałem zawsze, że jestem podobny do Nikiego Laudy. On zawsze kalkulował ryzyko. Też jestem takim typem kierowcy, który jakby woli z weekendu wyciągnąć 3 razy drugie miejsce niż jedną wygraną i mieć z tego więcej punktów, więc myślę, że jestem tym typem kierowcy właśnie tak jak Niki Lauda, który kalkulował to wszystko i jakby nie próbował robić czegoś niemożliwego pod publiczność, tylko właśnie kalkulował, żeby znaleźć jakby jak najlepsze rozwiązanie, najbardziej korzystne.
mówimy o czymś, co jest prawie niemożliwe, bo więcej ludzi było w przestrzeni kosmicznej niż jeździło w Formule 1. Natomiast cały czas ja uważam, że wiara czyni cuda i być może tak się jakoś nam poukładają te drogi, że akurat Kacprowi uda się dojść do F1, będzie drugim kierowcą, polskim kierowcą Formuły 1. Jeżeli spotkamy się w tym samym miejscu, załóżmy za 3 lata, to jak myślisz, gdzie wtedy możesz być? Myślę, że za 3 lata będę w Formule 2, no bo ten plan jest dla mnie jasny. Chcę iść w przyszłym roku do Formuły 3, no i później wiadomo, trzeba zobaczyć wszystko, jak się potoczy, wziąć wszystkie aspekty pod uwagę, ale no myślę, że nawet spędzić 2 lata w Formule 3 i później pójść do Formuły 2, to by był na pewno nasz cel. Gdybym widział, że faktycznie Kacper nie ma możliwości i szans na to, żeby dojść do Formuły 1, to na pewno bym wcześniej z tego zrezygnował i namawiałbym Kacpra do tego, żeby zmienił dyscyplinę sportu lub to porzucił. I tak jestem bardzo dumny z tego, co Kacper do tej pory osiągnął i to, co robi, to na pewno jest powodem do wielkiej dumy. Ja zawsze sobie powtarzam, że jakby celem jest dojście do Formuły 1, a marzeniem jest wygranie Mistrza Świata. No bo można sobie zaplanować tą drogę. To zostałem już bardziej w sferze marzeń, no ale dojście do Formuły 1 to jest taki mój cel, który mogę zaplanować, no a marzenie no to żeby wygrać Mistrza Świata.